Witajcie. Dzisiejsza tematyka zagadnienia. Dostaliśmy takie pytanie odnośnie, czy warto spać na drzewach, kiedy spać na drzewach, czy jest to bezpieczne, niebezpieczne i tym podobne rzeczy związane z bytowaniem w terenie i z wykorzystaniem drzew. Tu jakby powiedzieć, wszystko zależy od terenu, w którym się znajdziecie. U nas w większości lasów nie występują duże kotowate, które, jakby to powiedzieć, mieszkają na drzewie. W większości lasów nie występują niedźwiadki, czyli nie wspinają się po drzewie, czyli teoretycznie można byłoby spać na drzewie. Praktycznie trzeba wziąć pod uwagę, że drzewa są podatne na wiatr. Drzewa są podatne na wszystkie możliwe warunki atmosferyczne, które nas otaczają. Kolejnym etapem jest przemyślenie po prostu, czy warto jest wdrapywać się na drzewo i próbować tam spać. Jednak weźmy pod uwagę wysokość, na której byśmy chcieli się znaleźć. Już lepiej jest wziąć hamak, rozwiesić hamak i go wykorzystać. Tak patrząc, są przypadki, że można wykorzystać drzewo, w sensie drzewa, do spania na nich, w sytuacji, gdy jesteśmy na terenie bardzo podmokłym i nie jesteśmy w stanie zrobić ani znaleźć nic, co nam pozwoli odizolować się od podłoża. Wtedy możemy spróbować, tylko trzeba się zabezpieczyć najlepiej jakąś liną, czymkolwiek, dodatkową belką, gałęzią, żeby nas to tam utrzymało. Czasami się zdarzają drzewa z takim rozgałęzieniem, że aż się prosi, żeby zrobić ambonę do spania, tylko musicie pamiętać, że trzeba zabezpieczyć się głównie przed spadnięciem, bo zrobicie ruch w bok i lecicie ku dołowi i jest problem. Dlatego moim zdaniem najlepiej jest odpuścić sobie spanie na drzewach. Każdy ma swoje zdanie, tak? Każdy próbuje po swojemu, ale takie spanie na drzewie ani nie zapewni wam komfortu, ani nie wypoczniecie, ani nie będziecie, jakby to powiedzieć, zdrowsi od tego. Bo drzewo przede wszystkim to drzewo, jak się położycie na nim, to jest bardzo twarde. Więc możecie spać tak, jak to się fajnie mówi, puma. Cokolwiek, co zwisa sobie z łapkami w dół, ale to też na dłuższą metę możecie mieć problem z takim spaniem. Przede wszystkim to, ten rodzaj odpoczynku nie będzie odpoczynkiem, a będzie dla was męczarnią, bo grawitacja też oddziałuje. Czyli jak leżycie sobie na przykład na drzewku, to cały czas pracuje, jakby powiedzieć, wasz organizm z ziemią. Czyli wy będziecie naturalnie zmęczeni. Tam w oddali wiewióra zapiernicza, taka duża, ale jej nie zobaczymy na kamerze. Tutaj kamerzystka pytała się o wiewiórki. Nie jesteście wiewiórkami, odpuśćcie sobie drzewa. No chyba, że sobie powiesicie też jakiś, ten, jak to się mówi, hamak gdzieś wysoko, tylko pamiętajcie, że jak coś się będzie działo, będzie trzeba stamtąd uciec. I tu jest ten problem. Większość zwierząt, tak jak mówiłem, nie chodzi po drzewie. Chyba, że znajdziecie filmik rosyjskiego myśliwego, którego odwiedził niedźwiadek, bardziej zdziwiony niż on, jak sobie polował. Wydaje mi się, że ten temat już tak wykorzystałem. Chyba, że masz jeszcze pytania, Aniu. No chyba nie. No w lasach deszczowych na pewno się nie będzie dało spać. No tak, bo przede wszystkim drzewo będzie śliskie, tam będzie cały czas padało i jest bardzo dużo zwierząt, które chcą nas zabić. Pająki, węże, kotowate, wszystko próbuje nas zabić w dżungli. Dlatego tutaj to jest niepodważalne, dlatego w dżungli nawet bym nie próbował.